Witajcie! Sprawa trochę się komplikuje, jeśli chodzi o robotę, bo od poniedziałku nie mam pracy, no a siedzieć tutaj bezczynnie nie znoszę tego po prostu, zwłaszcza wtedy, kiedy w domu mnóstwo roboty, w polu mnóstwo roboty, a ja tutaj siedzę, czekam. To nie dla mnie. Trochę się źle z tym czuję, a nawet bardzo źle. No i wyjdzie na to, że czekam, powiem wam, do maksymalnie do piątku. Dzisiaj jest środa. Do piątku, do wieczora, jeśli nie dostanę żadnej oferty na robotę. Sam oczywiście też dużo szukam, także to nie jest tak, że ja sobie, Marek się siedzi i nic nie robi i czeka, aż mu po prostu ktoś z robotą przyjdzie. Nie. Tylko wysłałem tyle już po prostu tych maili, tyle przeprowadziłem rozmów z różnymi firmami, pośrednikami i tak dalej, że powinno to zaowocować jakimiś konkretami. Natomiast tutaj się nic w tej sytuacji nie dzieje, co mnie bardzo, bardzo martwi i niepokoi. To też po prostu postanowiłem, że w sobotę rano ruszam z powrotem do domu. O, te hałasy, które wszystkie słyszycie, to po prostu tutaj niedaleko jest poligon. No i chodzi o taką rzecz ogólnie, że trzeba wracać, coś w polu porobić, pokosić, poorać, pobronować, zasiać na zimę. Ogrodzenie trzeba dokończyć. Mam mnóstwo prac w domu do zrobienia i tutaj siedzenie po prostu i czekanie na robotę mija się z celem, jak dla mnie. Dlatego to jest taka trochę trudna decyzja. No ale po prostu no, nie mogę tu siedzieć. Nie mogę tu siedzieć, żeby tylko siedzieć, bo to nie o to chodzi. Plan mam taki, że jeżeli będę musiał wrócić do domu, no to oczywiście wracam. Robię, co mam do zrobienia i czekam na oferty już w Polsce. Wtedy po prostu będę mógł spokojnie, zupełnie bez stresu wybrać, co jest dla mnie najlepsze. Jeśli chodzi o oferty, czy też na przykład ktoś zadzwoni z Austrii, z Niemiec, czy ze Szwajcarii, to też po prostu będę mógł podejmować jakieś decyzje. Zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. No i tyle. Jest to taka trochę lipna sprawa, ale siedzenie to nie. To nie jest ten temat, który chciałbym po prostu kontynuować, że tak powiem. Co poza tym? Jeśli chodzi tutaj coś, tak parę słów na temat rolnictwa. To, co wam wcześniej, we wcześniejszych filmach powiedziałem, no to już wiecie, tutaj wszędzie w okolicy wszystko krowy i tak dalej. Obsiane są tylko tam, widzicie, powiedzmy, o tam jest kukurydza, tam dalej małe poletko, tam następne poletko, tu następne bliżej. To, o tu jeszcze nisko jest. To wszystko jest na kiszonkę, na paszę dla bydła. Krów tutaj jest po prostu masę, wszyscy tu mają krowy i wszystkie łąki są bardzo dobrze wykorzystywane. Także nie ma czegoś takiego jak ugory. Absolutnie jeszcze ugoru nie widziałem, że tak powiem. Nie ma czegoś takiego jak ugory tutaj. I to obojętnie po prostu jakie by to były góry, jeżeli da się tam wjechać ciągnikiem, to na pewno wszyscy tam wjadą i tą trawę skoszą. To takie coś. Nie mają jakichś specjalnych kokosów, ale jeśli chodzi o maszyny, to też absolutnie nie inwestują w żaden nowy sprzęt. Powiem tak, przejechałem trochę tej Szwajcarii przez ostatni rok, może troszeczkę więcej i śmiało mogę powiedzieć, że nie spotkałem gospodarza, który miałby nowe sprzęty. Nowe ciągniki jakieś takie, powiedzmy, czy inne maszyny do zbioru, czy też do pola, do zwierząt. Nie ma czegoś takiego. Tu po prostu jak kupił maszynę 20 lat temu, 10 lat temu, to już jest młoda maszyna. Ale tak, żeby to po prostu było nowe, to absolutnie nie. Nie ma takich rzeczy. Drugą sprawą to jest to, że tutaj pracuje się rodzinami w gospodarstwach. Jest też problem tego, że ucieka młodzież czasami z gospodarstw, ale nie jest to taki problem jak u nas, że uciekają po prostu i nie wracają. Nie, to jest ucieczka tego rodzaju, że oni sobie dorabiają w jakichś firmach, warsztatach, fabrykach i tak dalej, ale wracają do domu i zasuwają razem z całą rodziną w polu, przy zwierzętach, czy coś takiego. Też myślałem, słuchajcie, a propos tego, żeby podjąć pracę u rolnika, bo widziałem tutaj paru rolników, którzy mieli i świnie, i krowy, i tak dalej, to mówię, tu jest takie
zagłębie mocne, zwierzęce, że się tak wyrażę, ale ja się do tego nie nadaję, po prostu ja nie mam pojęcia o zwierzętach. Rybki akwariowe, pies, kot i tak dalej, dobra, może być chomik czy jakaś świnka morska, ale krowa czy świnia po prostu nie nadaje się do tego, nie umiem do tego podejść i dlatego po prostu się nie będę pchał zwierzęta. Zresztą przy okazji jest to odpowiedź na wasze komentarze, w których pytacie mnie właśnie, czy będę miał zwierzęta. Nie, nie będę miał, nie znam się na tym i nie chcę po prostu w ten sposób im krzywdę zrobić, bo zwierzęta chorują i tak dalej, to trzeba umieć rozpoznać, a ja nawet nie wiedział, czy one są chore, czy nie, jak to. Dlatego po prostu nie pcham się w ten temat, zostaję przy rolnictwie takim ekologicznym, przy uprawie ziemi. Oczywiście to, co zainwestuję, powiedzmy, i zaplanuję, jeśli chodzi o zwierzęta, to na pewno będą kury u mnie. Nie wiem, tu podpowiadacie mi, żebym nawet 100 sztuk kupił, powiedzmy, ja myślałem tak na początek 20-30, góra 50, no i oczywiście takie małe stadko gęsi, na przykład 10-12, góra 15 sztuk i to wszystko po prostu w taki sposób. Chodziłoby mi o to, żeby zabezpieczyć przy okazji nie tyle, powiedzmy, co mieć na sprzedaż jajka czy kurę od czasu do czasu, ale to też jest możliwe, co przede wszystkim zabezpieczyć się samemu w mięso i w jajka. Także tutaj po prostu i gęsi, i kury, to mamy tutaj jajka i mięso, także to jest taki początek, który pozwoli mi na to, żeby oderwać się absolutnie od żywności w sklepach. Też po prostu plan jest taki, aby na przykład znaleźć w pobliżu, w mojej okolicy gdzieś rolnika, który ma gospodarstwo ekologiczne, w którym ma krowy i świnie i zaopatrywać się u niego, powiedzmy, raz na pół roku w mięso i po prostu w ten sposób ten temat ogarnąć. Jeśli chodzi o mięso, ogólnie rzecz biorąc, mięso po prostu w gospodarstwie domowym, po prostu, żeby absolutnie odsunąć się od sklepów pod każdym względem, jeśli chodzi o wyroby mięsne, wędliny i samo mięso. W kolejnym etapie po prostu rozwoju tego gospodarstwa oczywiście będzie produkcja roślinna na własny użytek, również oczywiście przede wszystkim na sprzedaż, ale i na własny użytek również i robienie wszelkiego rodzaju przetworów. W taki sposób po prostu, aby maksymalnie oderwać się od sklepów i nie kupować w tych sklepach absolutnie nic. Tak to wygląda. Pozostaje jeszcze temat chemii gospodarczej, ale to myślę, że to jest też do ogarnięcia, przy czym na razie nie mam w ogóle na to pomysłu, bo nie próbowałem po prostu się w tym kierunku w jakikolwiek sposób edukować, więc nie mogę na ten temat nic powiedzieć w tej chwili, ale to jest do ogarnięcia. Także to w ten sposób. Dlaczego tak? No bo dlatego, że sami wiecie, co się dzieje. Ja już o tym wielokrotnie mówiłem. Gospodarstwo ekologiczne daje te po prostu możliwości takiego rozwoju. A poza tym, słuchajcie, no po co właściwie wtedy wyjeżdżać za granicę? No nie ma sensu, naprawdę. Bo jeżeli dla mnie ważne jest to, żeby realizować się w rolnictwie, które ma polegać na tym, że ja mam być samowystarczalny, prawda, i moi bliscy, że tu chodzi o to, po prostu, żeby być samowystarczalnym, to i to ma być po prostu spełnienie tego mojego planu, no to jest w porządku. Telewizor, słuchajcie, mi niepotrzebny. Pole mam dosyć daleko od wszelkich linii energetycznych, więc ja przede wszystkim na pewno nie będę miał zamiaru ciągnąć i płacić elektrowni za to, żeby tam mi wyciągnęła, powiedzmy, 300 czy 400 metrów przewodów ziemi, bo to jest dla mnie za drogie, mi się to w ogóle nie opłaca. Więc postawię panele solarne. Ten prąd, który będzie mi potrzebny, po prostu wytworzę sobie z tych paneli. No i tyle, no. Także jakoś to wszystko jest powolutku do ogarnięcia. Tak myślę. Trzeba trochę jeszcze, słuchajcie, tutaj za granicą potyrać, że tak powiem, bo potrzebne jest parę maszyn, niedużo maszyn dosłownie, żeby być absolutnie samowystarczalnym. No i to wszystko jest do ogarnięcia, słuchajcie. Też na przykład takie rzeczy jak skupy zbóż, jakieś tam inne takie cuda, nie wiem,
obsadzenie ziemniakami iluś tam powiedzmy hektarów i potem wyjeżdżasz z przyczepami, na przykład masz, nie wiem, 200-300 ton ziemniaków i szukasz, prosisz się, powiedzmy, ktoś będzie ci dyktował ceny na skupie, że tyle ci da po 30 groszy, po 15 groszy, tak jak to była sytuacja jakiś czas temu z jabłkami, że zakłady przetwórcze proponowały rolnikowi 8 groszy za kilogram. No ludzie, dajcie spokój. To ja widziałem, że po prostu wycinali te sady wszystkie i nie zbierali tych jabłoni, to po prostu tragedia jabłoni, tych jabłek. A tu po prostu chodzi tylko o to, żeby nie nastawiać się na produkcję hurtową, by być zależnym od kogoś. Wyprodukuj tyle, ile jest ci potrzebne. Dzisiaj po prostu świat został tak skonstruowany, że nam jest wszystko potrzebne i musimy mieć wszystko nowe, coraz nowsze i coraz więcej, i coraz więcej. Ja się temu nie poddałem. Ja nie mam takich potrzeb. Ja nie chcę mieć nowego, bo ja mam z tym wtedy sam kłopot. Już pomijając to, że problem jest na przykład, oczywiście dużo młodych ludzi mnie słucha i wiem, że dla was to jest po prostu bardzo proste. Ale biorąc pod uwagę na przykład to, że ja na przykład bym chciał wsiąść w ciągnik, powiedzmy taki nowy, no to ja bym nie wiedział, jak go obsłużyć. I na co mi taki po prostu kłopot? Druga sprawa, że jak to po prostu by to coś tam się zepsuło, to tak jak któryś z widzów podpisał, jakiś czujnik mu po prostu padł od czegoś, jakaś głupota i musiał zapłacić do zachodniego ciągnika 800. Do 60 czy do jakiegoś innego ciągnika to są kwestie 20 zł, 15. I na mało tego, tam nawet czujników nie ma, tam są jakieś przełączniki po prostu. Po co komu czujnik? Nie wiadomo do czego służący i zbędna rzecz, skoro mamy dwa ciągniki, po prostu starą 60 i nowy ciągnik zachodni. I stara 60 chodzi, bez żadnych czujników. Jedyna elektronika to tam jest elektronika, tam nie ma elektroniki. Tam jest elektryka i to jest rozrusznik, to jest akumulator, to są światła przednie, tylne i klakson. I to jest koniec po prostu. I człowiek nie ma kłopotu. Nie musi się tym martwić, nie musi się stresować, co teraz będzie, bo on miał zarobić na zbożu tyle i tyle, ale trzeba przepadło, bo trzeba wywalić kupę siana i tak dalej. Nie tędy droga, moi drodzy. Dlatego po prostu ja się nie dam pchać w to bagno i absolutnie mnie nikt do tego nie namówi. Natomiast mówię, musimy się zastanowić ogólnie nad tym, co jest nam potrzebne. Ja dokładnie przemyślałem swoje potrzeby i w tym kierunku po prostu idę. Tego się będę trzymał. Kolejna sprawa to też myślę, jeśli chodzi o moje gospodarstwo, nad wykopaniem, to już też chyba wcześniej wam mówiłem, ale coraz bardziej się do tego skłaniam. Wykopanie stawu, takiego powiedzmy o powierzchni, zobaczymy, od pół hektara do hektara. No i oczywiście zarybienie tego stawu, bo to jest też dodatkowe źródło dochodów i przy okazji, no słuchajcie, jest problem jakiś i tak dalej, biorę sieci, bo to przecież mój staw, mogę sobie sieciami łowić, a jak na przykład nie chcę sieciami, to sobie zarzucam wędkę po prostu i mam karpia, nie? Także to są też takie, powiedzmy, fajne rzeczy, wygodne. Przede wszystkim tak jak dużo zauważyłem rolników, na przykład piszę jadąc traktorami, oglądam wasze filmy, nie zawsze daję komentarze, ale oglądam naprawdę dużo filmów, to piszecie, że lubicie tą robotę, bo ona wam daje wolność i wy decydujecie o tym, co i kiedy i gdzie będziecie robili, bo jesteście sami sobie szefami. I mi to tak samo odpowiada. Mi to bardzo odpowiada i dlatego po prostu nawet nie chcę słyszeć o tym, żebym ja miał na przykład pracować u kogoś i czekać na emeryturę z ręką. Dajcie, nie? Mnie to nie bardzo. To ma być po prostu emerytura, jak przyjdzie, to będzie, to jest raz. A dwa, ma być to dodatek do tego, co ja wypracuję sobie i co będę miał na przyszłość. Także to w ten sposób. No są ludzie po prostu, którzy rzeczywiście nie potrafią zadbać sami o siebie, powiedzmy, jakoś zorganizować sobie tego życia, tylko potrzebują, żeby ktoś za nich pomyślał. I oczywiście ja nie neguję tego, bo przecież w ten sposób też można sobie radzić. Ale ja akurat do tych ludzi nie należę. Także tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Tyle takiego dzisiaj gadaniny, paplaniny. Wiecie w każdym razie, że jeżeli nie będę miał roboty zapewnionej do piątku wieczorem, to w sobotę wieczorem jestem w domu, nareszcie w Polsce. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!